Słuchajcie widzowie, no oficjalnie mamy już po prostu 20 czerwca, jeżeli chodzi o Valve, bo pisaliście tam w zasadzie, że ej, inna strefa czasowa, co ty robisz, przecież oni to dodadzą, spokojnie, to wszystko jest zaplanowane, tam nic nie jest losowe, to jest wielka korporacja, firma, to oni tak, bo tak. Słuchajcie widzowie, Gaben po prostu się śmieje nam w twarz. Wczoraj była sytuacja chociażby, że aktualizowali dosłownie, zobaczcie, 12 godzin temu aktualizacja w plika gry. Ile jeszcze? 9 godzin, godzina 00, godzina 2:10, poszedłem spać, aktualizują pliki gry. W sumie dobrze, że poszedłem spać, jak wy w zasadzie też pewnie poszliście spać po końcu live'a, gdzie was serdecznie zapraszam, bo będziemy znowu czekać na operację, ale to 25, bo ogólnie jest teoria, że przecież 25-lecie, to co z tego, że one wypada 19? Co z tego, że to jest 19? Co z tego, że generalnie mogliby to wrzucić od razu, no już na 19? Nie, nie, nie. Jest teoria, że 25-lecie zwiastuje po prostu aktualizację 25 czerwca, ogromną aktualizację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Podobno mają zostać dodane 25 nowych rzeczy, 25 nowych skinów, 25 nowych agentów. Zobaczymy, co z tym wyjdzie, czy to nie jest fake plotka. Jest ciekawa tak chociażby plotka. A przy okazji z ciekawszych rzeczy mogę jeszcze wam dopowiedzieć, że banany przejmują po prostu Steama. Banany dominują. A najprawdopodobniej boty w tych bananach dominują. No bo nie oszukujmy się, ta gra powinna już być martwa i z tego, co możemy zaobserwować, coraz bardziej wszystko wskazuje na to, że ta gierka będzie martwa. Dajcie znać w komentarzu, czy wy zaopatrujecie się na ten update 25, czy wy wierzycie w to, że będzie 25 nowych skinów, 25 nowych awentów, czy ogólnie wy w to wierzycie, czy nie wierzycie. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, to w sumie możecie być na Discorda, gdzie macie chociażby no sytuację właśnie bananową i macie chociażby konkursik na 20 PSF kart, a jedyne co musicie zrobić, to zostawić komentarze i łapeczki pod materiałami, więc zapraszam dla chcącego niestrudnego. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie, trzymajcie się, no i cześć!